W tym filmie dowiesz się, jak skonfigurować wtyczkę payu 2 PDESK w swoim sklepie opartym o WordPress i WooCommerce. Wtyczka pozwala na przyjmowanie płatności od kupujących w sklepie WooCommerce. Po złożeniu zamówienia w sklepie klient ma możliwość błyskawicznego opłacenia transakcji w PayU. Dzięki szybkiej płatności status zamówienia będzie automatycznie zmieniany na w trakcie realizacji, co w WooCommerce oznaczać będzie zamówienie opłacone. Proces płatności odbywa się w sposób bezpieczny. A żadne wrażliwe dane nie są zapisywane w sklepie. Link do sklepów, w którym możesz kupić wtyczkę, znajduje się w opisie. Wtyczka oferuje trzy metody płatności: klasyczną płatność manualną za produkty WooCommerce, Opcję płatności ratalnej cała procedura obsługi rat odbywa się po stronie systemu PayU. Płatności cykliczne przydatne w sprzedaży subskrypcji. W tej konfiguracji kupujący wprowadza dane karty płatniczej, która jest następnie regularnie obciążana. Taki model sprzedaży znajdziecie na przykład na Netflixie. Po instalacji i aktywacji wtyczki wprowadź swój klucz API, który otrzymałeś przy zakupie. Dzięki aktywnemu kluczowi będziesz miał dostęp do automatycznych aktualizacji i wsparcia technicznego. Aby przejść do ustawień, wybierz pozycję WooCommerce, ustawienia, płatności, PayU. Zaznacz checkbox, włącz PayU, aby aktywować podstawową metodę płatności w formularzu zamówienia. Masz tu też możliwość podania tytułu i opisu metody, którą zobaczy klient podczas składania zamówienia. Za wyświetlanie opisu odpowiada motyw witryny. Kolejny krok to wybór API. Domyślna opcja to REST API. Protokół Classic API nie jest już rozwijany i wiele funkcji nie jest w nim dostępnych. Dlatego w tym poradniku skupimy się na nowoczesnym i zalecanym REST API. Jeśli chcesz przetestować proces płatności, zaznacz pole trybu testowego. Do działania trybu testowego potrzebne jest oddzielne konto testowe, które możesz założyć szybko w PayU. Wtyczka obsługuje 7 różnych walut. Domyślną walutą jest główna waluta Twojego sklepu WooCommerce. Rozwiń pole, aby mieć dostęp do pól konfiguracji danych dostępowych. Przejdź do panelu payu i odszukaj punkt płatności utworzony w oparciu o REST API. Znajdziesz tam klucze konfiguracyjne, które powinieneś umieścić w polach na stronie ustawień wtyczki. Jeśli chcesz obsługiwać w sklepie również inne waluty, wybierz z rozwijanej listy interesującą cię walutę i dodaj ją do listy. Pojawi się nowe rozwijane pole, w którym powinieneś wprowadzić kolejne klucze konfiguracyjne. Dla każdej waluty powinieneś mieć skonfigurowany oddzielny punkt płatności w panelu PayU. Dodane waluty możesz usuwać za pomocą ikony kosza po prawej stronie. Kolejna metoda płatności to raty PayU. Opcja ta pokaże się w zamówieniu tylko jeżeli wartość koszyka wyniesie minimum 300 zł. Uzupełnij tytuł i opis, który pokaże się w formularzu zamówienia. Następna metoda płatności na liście to płatności cykliczne Payu. Umożliwia ona dodanie do formularza zamówienia widgetu Payu, który umożliwi kupującemu wprowadzenie danych karty płatniczej. Dane karty płatniczej są zapisywane po stronie systemu Payu, a sklep ma możliwość cyklicznego obciążania karty dla produktów lub usług rozliczanych cyklicznie w abonamencie lub modelu subskrypcji. Do działania tej metody płatności wymagana jest dodatkowa wtyczka. WooCommerce Subscriptions współpracę z wtyczką PayU WooCommerce znajdziesz w poradniku, do którego link jest w opisie filmu. Dzięki wtyczce PayU WooCommerce możesz również wykonywać automatyczne zwroty transakcji wprost z poziomu ekranu edycji zamówienia. Jeśli Twój klient dokonał płatności za zamówienie przy użyciu metody płatności PayU i chciałbyś dokonać zwrotu zamówienia, wystarczy, że użyjesz wbudowanej funkcji zwrotu i klikniesz przycisk zwróć przez PayU. Żądanie zwrotu transakcji zostanie automatycznie wysłane do systemu PayU. Twój klient otrzyma zwrot pieniędzy, a Ty nie będziesz musiał logować się do panelu PayU i wykonywać dodatkowych czynności. W opisie filmu znajdziesz przydatne linki między innymi do strony wtyczki, i dokumentacji oraz poradników dotyczących różnych scenariuszy wykorzystania wtyczki.